Cześć, nazywam się Ania Wędzikowska, a to jest mój podcast Ku Szczęściu. Jeśli podobają Ci się te treści, skomentuj, polub, zasubskrybuj, podziel się ze znajomymi. Niech szczęście płynie w świat. Dzień dobry, kochani. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Ku Szczęściu. Znowu zrobimy sobie kilka kroków w kierunku tego szczęścia. Moim gościem jest doktor Monika. Czerska, która jest neurologiem, balneologiem, musiałam sobie to zapisać, ale mocno sięga też po medycynę wschodu i ma takie bardzo holistyczne podejście do zdrowia, do ciała, do umysłu do tego, że to wszystko jest ze sobą połączone. Cześć, dzień dobry. Witaj, kochana. Witajcie, kochani również. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja już tutaj byłam, zapraszana kilka razy, muszę powiedzieć, i trochę znawało obowiązków i mojej niefrasobliwości pomyliłam terminy, ale wciąż marzyłam o tym, żeby być u Ani w tej drodze do szczęścia, ponieważ widzę, jak Ania żyje, jak przedstawia swoje życie nam na Instagramie, ale też jaką wspaniałą książkę wydała, która mi, jako neurologowi, bardzo zaimponowała. W ogóle takim podejściem, właśnie całościowym, polecam z całego serca i też moim pacjentom, jak najbardziej, bo jest to takie trochę inne spojrzenie osoby, która tego dotknęła, która to przeżyła, która uczyła się też w tym kierunku, jak przepracować na sobie wiele rzeczy u źródła, więc to się rzadko spotyka. No ale jest podróżniczką, wiadomo, podróże kształcą. Bardzo to miłe, bardzo Ci dziękuję. Aż się wzruszyłam. Bardzo chciałam Cię zaprosić, bo jestem zafascynowana Twoim profilem na Instagramie i tym, jak ogromną wiedzę przekazujesz, jak dużo dajesz wskazówek ludziom o tym, co im robi stres, jak sobie z tym stresem radzić, jak wykorzystywać pozytywnie to połączenie ciała z umysłem i ciała z duchem i jak sobie pomagać. Powiedz mi, może na początek, dlaczego jest tak, że ta tradycyjna medycyna? Zajmuje się skutkami tego, mm. co się w nas dzieje. Dostajemy jakieś, wiesz, tabletki. No fajnie, ale dlaczego nie? Tak rzadkie jest to, żeby szukać faktycznej przyczyny naszego stanu, naszych różnych dolegliwości. To prawda. I tego mi brakowało właśnie w medycynie akademickiej. Nie wiedziałam na początku, w którą stronę, jak ja tą drogę swoją mam wybrać, bo nasze kształcenie ustawiczne idzie w pewnym schemacie. I to nie jest wina lekarzy. No oczywiście, po że Po prostu tak system, system wygląda. Chciałam neurologię, po neurologii stwierdziłam, że no jednak brakuje mi tej natury. Ja jestem w małej miejscowości, zawsze ten świat roślin, świat zwierząt, natury, zieleni bardzo rezonował ze mną. Więc wybrałam jedną ze starszych specjalizacji, w ogóle nie znaną, dlatego fajnie, że nawet sobie sama zapisałaś, to jest balneologia i medycyna fizykalna, więc tam jest właśnie powrót do tego źródła, do, do tego, że mamy wody, hydroterapię, balneoterapię, torfy, borowiny, siarkę i tak dalej. Ale kończąc tą specjalizację w Ciechocinku, zdałam sobie sprawę, że tam nie ma jeszcze energii, tam nie ma ducha, jeszcze czegoś mi brakuje i tego nie mogłam znaleźć w medycynie naszej zachodniej i stwierdziłam, że Będę szukać. Też przez podróże, poprzez pewne kursy, książki, od ludzi do ludzi, bo jeśli się nie szuka, nie drąży, nie próbuje się tej ścieżki gdzieś tam wygrzebać, to rzeczywiście jest ciężko znaleźć. I czasami nie potrzeba nawet jakichś wielkich pieniędzy, żeby troszkę przekonwertować swój umysł, że to nie tak, że mamy tylko objawy i zaraz leki, tylko trzeba tej ciekawości. I tej ciekawości nasza medycyna. Też nie do końca nas uczy, bo operujemy tylko objawami. A gdzie jest cały system, całe ciało subtelne, gdzie nasze serce, ko koherencja serca, umysłu, ten pogłębiony wywiad, który dotyczy nie tylko pacjenta, ale też jego rodziny, bardzo często różnych sytuacji życiowych, no nie da się leczyć człowieka, pozbywając się tylko pierwszych z brzegu objawów, które go najbardziej dręczą, bo z tym przyszedł, tak? One wrócą. One hmm. będą pod innym kątem, może przez kogoś innego, innego specjalistę rozpatrywane, ale one wciąż będą w ciele, bo ciało nie zapomina. Ono tylko od, jakiś, od czasu do czasu przypomina, że wciąż jesteś człowiekiem, że wciąż masz emocje, o których może zapominasz, nie potrafisz ich nazwać, nie wiesz, po co ci one są tak naprawdę, bo działasz na lewej półkuli działasz na tym Excelu, który ci wciąż mówi pracuj więcej, staraj się więcej, bądź bardziej ambitna, znoś się wyżej, nie śpi, bierz sobie kolejne działania, wzrosty, tak, to się liczy, bo taki mamy trend na mm. świecie. Ale za chwilę budzisz się, że nie masz siły wstać do łóżka, uświadamiasz sobie, że tak naprawdę idziesz do pracy, która ci nie cieszy, masz delikatne jakieś symptomy z twojego ciała płynące, które bagatelizowałeś i nie wiesz, w którą stronę masz się udać, bo nawet jeśli swoich, swoich przyjaciół, najbliższych się zapytasz o te drobiazgi, które w jakiś sposób już cię dręczyć, zaczynają, to oni powiedzą: Słuchaj, ja mam to samo. Nie przejmuj się tym, to minie. Idź sobie na imprezę, odpocznij, a może wypij, odmuszczysz się. Są różne moce, które działają krótko, i to wszystko jest tylko taka doraźna pomoc. I ja się z tym zetknęłam przez ponad 25 lat mojej pracy, właśnie jako neurolog, balneolog. I wiem, że to dotyczy coraz młodszych. To nie tylko seniorzy, samotni, tylko coraz młodsi. Szukają recepty na szybko, doraźnie. Natomiast jeśli w którymś momencie ta kula śnieżna przybiera już takie rozmiary, że nie masz siły, nie masz apetytu i jesteś rozkojarzony, nie potrafisz się skupić, nie dowozisz tej wartości, którą dotychczas dowoziłeś. To wtedy robi się panika, bo czy lekarz rodzinny to ma zrozumieć, zrobi badania i niekoniecznie z nich coś będzie wynikać. Czy specjalista ma to zrozumieć? Mówisz, obóla głowa jutro może być ból brzucha, a pojutrze może być ból barku, to do którego pójść w takim razie, tak? I tutaj całym, całym, taką, całym remedium jest medycyna wschodnia. I chińska, i ajurwedyjska, i taka integracyjna, a też medycyna ludowa, naszych dziadków, naszych babć. Jeśli ktoś się, tak jak ja, wychowywał w domu osób starszych, gdzie mm, celebrowało się y, wyjścia kobiet na tak zwane zmianki, jakieś kółka różańcowe i tak dalej, ten wie, że rozmowy tam dotyczyły rzeczy takich domowych, życiowych, gdzie pomagano sobie roślinami, zapachami. Ziołami, zaparzaniem różnych rzeczy, rozmowy dotyczyły tego delikatnego przejścia z różnych materii, świata żyjących i nieżyjących, gdzie wspomnienia były odbierane jako coś normalnego, ciało się przechowywało w domu, zanim oddało się do, na cmentarz. To było wszystko bardzo naturalne. Ale to wciąż przypomina, że jesteśmy tylko elementem, albo aż natury, świata szerszego. Natomiast gdzie o tym świecie mamy gdzie tego świata mamy szukać, jeśli przebywamy cały czas w zamkniętych pomieszczeniach, biurowcach, budynkach, rzadko korzystamy z natury, a tam jest wibracja boska, tam jest wibracja wysoka, tam jest wibracja, która nas oczyszcza, podnosi, uspokaja, wspiera, i tej wibracji wysokiej, tak jak intencji swoich i szen, o którym ja tak mówię w medycynie chińskiej, musimy szukać, gdy jesteśmy sami, w ciszy. My się oderwaliśmy bardzo od natury, oderwaliśmy się od tradycji. To wszystko, o czym mówisz, te przekazy ustne, te zioła, to wszystko patrzymy na to jak na coś przestarzałego, takiego trochę, trochę obciachowego, ale oderwaliśmy się też od ciała. My nie słuchamy tych drobnych sygnałów z ciała. I dopiero jakiś taki potężny czynnik chorobowy często nas budzi i tak. otrzeźwia. Szkoda, bo można by zauważyć wcześniej. Oczywiście, że tak, bo nasze emocje, które zaczynają się od myśli, od prostych myśli, od tego, co ci umysł podpowiada, a nasz umysł biegnie. On jest w przeszłości, w przyszłości, yy, błądzi, yy, jest rozkojarzony powiela wiele rzeczy, które nam już kompletnie nie służą, które gdzieś. Negatywnych zdobyliśmy. też przecież. Bardzo bo umysł często jest od tego, żeby nas ostrzegać, więc on się Jak koncentruje mocniej na tym, co negatywne, tak. niż na tym, co Jeśli pozytywne. Oczywiście, nie uświadomimy mm. sobie tych myśli. Za chwilę za nimi idą emocje. Emocje są odbiciem tego wszystkiego, są, odbijają się jakby w naszym ciele za chwilę. I ciało. Bardzo długo sobie radzi, zwłaszcza u młodych osób, tak? Ale wcześniej czy później, to tylko zależy od tego, jaki masz, jakie masz połączenie ze swoim ciałem zauważysz takie bardzo subtelne objawy, które nie będziesz potrafił nawet nazwać. Nie będziesz wiedział, co mi jest, ale ewidentnie będziesz czuł, że coś się zmienia, że to nie jesteś ty, ale czasami też ci ktoś bardzo bliski powie o tym. Zależy od tego, jaką masz relację ze swoim ciałem. Mm -hmm. Czy potrafisz jakby nawiązać z nim na tyle kontakt, żeby nie bagatelizować tego wciąż. No bo to się pojawiają w wyniku stresu, emocji, nieprzeżytych, upchanych gdzieś w środku i problemy z układem pokarmowym i problemy z kręgosłupem. Znam wiele takich osób, które się diagnozowały u każdego możliwego specjalisty i mm. wszystko jest okej. Okay, nie wiadomo, dlaczego mnie ten żołądek boli, a boli. Czy to jest tak, że. No, bo mówi się o chorobach psychosomatycznych, ale czy medycyna już tak zupełnie otwarcie przyznaje, że emocje, myśli, że to są te rzeczy, które wpływają na nasze ciało, na nasze choroby i to powoduje choroby? I tak i nie. To wszystko w zależności od źródła. Mm -hmm. Powiem szczerze, że w Polsce jeszcze się o tym tak głośno nie mówi. Nie ma konferencji naukowych w, w tym kierunku. Nawet jeśli są balnologiczne czy neurologiczne, to tak naprawdę w ogóle nie ma tego tematu poruszanego. Więc ja też chciałam drążyć nieco głębiej, ponieważ w momencie, gdy pacjent przychodzi już do lekarza, to znaczy, że już ma problem i już chciałby ten problem najlepiej, jak najszybciej rozwiązać. Pozbyć się. Pozbyć się, dokładnie. Więc gdy. Widzę po wizycie takiej typowo neurologicznej, że coś nie do końca mi pasuje w, w tym wywiadzie, to sięgam po to, co się uczę z medycyny chińskiej, czyli oglądam język, badam puls, który jest genialnym narzędziem dla lekarza, ponieważ badamy w ten sposób nie tylko organiczne zmiany, ale emocje. I bardzo głęboko to jest trudna nauka ja się tego będę uczyć całe życie ale już widzę pierwsze efekty. Więc Dotyk ciała, jakie jest napięcie, jak ktoś patrzy, jak ktoś chodzi, jak ktoś mówi, to już jest niezwykłe, niezwykła pomoc dla mnie, żeby wiedzieć w którymś kierunku. Ale mimo, że mam bardzo dużą czujność i intuicję, i jestem w stanie na pierwszej wizycie przewidzieć, czy to przypadkiem nie będzie troszkę właśnie w kierunku zaburzeń, objawów takich psychosomatycznych, to nie każdy jest w stanie to przyjąć. Hmm. I nawet jeśli mówię w zawoalowany sposób, to wciąż lepiej się pacjent czuje, gdy zostanie skierowany na konkretne badania. I wtedy, gdy wraca z tymi badaniami, tu się troszkę robi problem, bo jeśli w badaniach rzeczywiście nic nie wychodzi, to jak wytłumaczyć pacjentowi, że to, co mu dokucza, to nie jest związane bezpośrednio z jakąś chorobą organiczną, tylko wpływem wieloletnim emocji, podwyższonego kortyzolu, stresu, który no Był w nadmiarze, nie był w jakiś sposób rozdysponowany, że to mogą mieć taki wpływ, bo pacjenci wolą czasami diagnozę dostać i powiedzą wtedy: O, ten lekarz się zna. Ale bardzo często, żeby nie powiedzieć, trzy czwarte pacjentów jest nastawionych na szybki odbiór, szybką pomoc, więc nie wierząc jednemu, idzie do kolejnego, i do kolejnego, i jeszcze do kolejnego. Aż w końcu dostanie tą tabletkę, o którą mu w sumie chodzi. Tak. I wraca. Czasami do ciebie z takim plikiem badań, gdzie były często te same badania powtarzane, ale to wynikało z tego, że może w innej pracownik ktoś się lepiej zna, albo ktoś po prostu bardziej się przyjrzy temu zdjęciu, tak? I może już zmęczeniem swoim, takim materiału rzeczywiście psychicznym i fizycznym itd., zawierzy, że może to nie było wcale głupie, co ja mówię, bo rzeczywiście już to czuję, że emocje mu odmawiają normalnego życia. Ale mówi się o degradującym wpływie stresu. To już nie jest żadna tak. kontrowersyjna teza, że stres, kortyzol i inne hormony stresu wpływają fatalnie na nasze organizmy. Jak ty? Doradzasz, żeby sobie z tym stresem radzić na co dzień? Bo żyjemy w takich czasach, że trudno go wyeliminować, więc najlepszym tutaj, najlepszą drogą jest poznanie jakichś sposobów, żeby ten stres po prostu skutecznie rozładowywać. Sposobów jest tyle, co rolek na Instagramie, i jeszcze drugie tyle, przypuszczam. Dlatego zachęcamy, zajrzyjcie do Moniki, bo naprawdę tam jest bardzo dużo takich szybkich, fajnych. Metod. Tak, tam y, od takich najprostszych, typu rzeczywiście wyspanie się, dobra dieta, ten czas przedsenny, półtora godziny posenny, zastanowienie się nad tym, planowanie dnia, no poprzez niestety troszkę zmniejszenie ilości światła niebieskiego, social mediów, y, komputerów, prawda, żebyśmy mieli jednak y, bardziej naturalne światło na co dzień, bo jednak. Ten wpływ melatoniny, serotoniny na nasze życie jest ogromny. Nie możemy się sami pozbawiać, tak? Po prostu świadomość jest, na, jest duża, wiedzą o tym wszyscy, a wciąż jednak stawiają sobie inne priorytety, prawda? Druga sprawa, troszkę musimy się przyjrzeć temu, co jemy, z całą rozwagą i nie ulegajmy trendom, dietom cud, dietom z nazwiskiem, ponieważ we wszystkim potrzebna jest roztropność, gdzie coś mi służy. Widzę, pomaga, a coś rzeczywiście mi nie służy. I to nie ma co się sugerować innymi osobami, bo ktoś lepiej wygląda na takiej czy innej diecie, tylko sugerować się tym, co potrzebuje Twoje ciało. Można wyjść od nawet badań zwykłych, laboratoryjnych, prostych, takich podstawowych, żeby zobaczyć, czy nie mamy jakichś ubytków, czy nie potrzebujemy suplementów, czy może po prostu nie musimy brać na to tabletki, tylko po prostu w pożywieniu to dostarczyć. Balans. O ile się to jakośkolwiek da drobnymi kroczkami, jednak praca jest bardzo ważna, ale jeśli nie mamy tego czasu na odpoczynek na regenerację tego ciała, na zużycie tego nadmiaru kortyzolu poprzez ruch ćwiczenia, pozbycie się tego stresu z ciała, zmniejszenie napięcia, tak? Już po 40 minutach wydzielają się endorfiny, endorfina morfina, prawda? Więc to jest coś, co wynaleziono na podstawie tego, co mamy my. Czyli jaka to jest autoterapia niesamowita, tak? A naprawdę tu nie trzeba stawać na głowie, wystarczy dobry, szybki spacer, albo wolniejszy, jeśli jesteś seniorem. Każdy ruch jest konieczny, przydatny, w każdym Natura. życiu. Natura i wyjście Natura. Gdzieś do lasu, na przykład. Natura, wyjście do lasu, pobycie wśród zwierząt, tych, tych zapachów, żywicy. Yy. Tego szumu, tak? Jak on pięknie uspokaja. Wystarczy po prostu 15 minut, choćby w tej, w tej otulającej przestrzeni, zieleni, która doskonale wpływa na nasz zmysł wzroku, zapachu. Więc to wszystko jest tak niezwykłe, a mamy to czasami naprawdę na wyciągnięcie ręki. Więc nie ma tabletki, która zastąpi ruch, naturę, dobre pożywienie i jej nie będzie. Dlatego my. Wracając do tego, co medycyna chińska mówi, która jest pranauką, ma 5000 tysięcy lat, czy ajurweda, tak? wracamy do tego, co już zostało zaplanowane dla człowieka jako istoty żyjącej na tym świecie, jako gotowa recepta na życie. I tu nie potrzeba nie wiadomo um, jakich kolejnych wynalazków. Oczywiście um, będąc cały czas w tym biegnącym świecie pojawiają się nowe choroby, nowe trudne objawy. Ciężkie do zdiagnozowania, tak? Ale wciąż jesteśmy na etapie profilaktyki. Mówimy o tym, że nie czekamy na urlop, żeby wyjechać, jeśli się źle czujemy, nie czekamy na emeryturę, żeby odwiedzić córkę, ją przytulić, nie czekamy y, na przykład na y, kolejny krok, jakiś profilaktyka 45, tylko jeśli się czujemy, źle, idziemy robić badania. Czy po prostu idziemy w naturę i pytamy się, jak ja się czuję? Co ja pragnę, w którym momencie życia jestem? czy to jest dla mnie, jak ja się w tym świecie odnajduję, jak odnajduję się wśród ludzi, którzy mnie otaczają, czy to ta energia, która mi jest potrzebna, czy oni mnie wspierają, czy jest wręcz przeciwnie, czy ja jestem cały czas na wydatku energetycznym i w jaki sposób to odzyskać, kiedy tą kontrolę w naszym życiu musimy odzyskać, czy jak się coś stanie, rzeczywiście padniemy na twarz, będzie zawał, który się pojawia już u 30-latków lub udar, który jak ja zaczynałam pracę, to był 50, plus, a teraz jest właśnie 30. Plus. Skąd to się bierze? Skąd tak szybko nam się rozwija ten proces miaszczycowy, którego mimo tysiąca leków nie potrafimy powstrzymać? Ze stresu, z napięcia, z chęci dorównywania osobom, które kompletnie nam nie są po drodze, bo to nie jesteśmy my, ale wciąż porównanie zawsze jest na niekorzyść, jeśli nie mamy poczucia wartości i połączenia z naszym duchem, z naszym szen, z naszą właśnie konstytucją. I o tym mówi medycyna wschodu. My nie dbamy o ten dialog z najważniejszą osobą w swoim życiu, czyli ze sobą samym czy tak. ze sobą samą, a warto o ten dialog zadbać. Dlaczego tak mało w kontekście zdrowia, redukcji stresu i innych pozytywnych skutków mówi się o medytacji? No, trudny temat, Taneczko, bo y, u nas medytacja jest y, odbierana jako siedzenie w jakiejś pozycji medytacyjnej, która wyłamuje Cię, samo myślenie i mówienie o medytacji, która jednoczasowo wyłamuje Cię z religii katolickiej, która jest w jakiś sposób oceniana jako coś dziwnego, jako wychodzenie poza ustalone ramy naszego kanonu, w którym my żyjemy jako społeczeństwo. I mimo, że świadomość młodych osób jest y, zupełnie inna, y, ja mieszkam w małym miasteczku, tak? Ja wiem, jak jest u mnie, więc y, potrzeba lekarzy, potrzeba terapeutów, dziennikarzy, którzy mówią to na swoim przykładzie, tak? I medytację łatwiej przybliżyć jako moment takiego, Takiej introspekcji, wejścia w siebie. Byłam teraz w Japonii i, mimo że nie jestem buddystką, to zafascynowała mnie medytacja zen, zaza zen, tak? I czy ja muszę być buddystką, żeby to ćwiczyć? No, nie muszę. Mogę zupełnie świecko podejść do tego, bo wciąż za mało się mówi o wpływie medytacji na nasz umysł, na nasze ciało, na to, jak medytacja regeneruje nas fizycznie i psychicznie. I, jak pewne rzeczy możemy sobie przeprojektować w naszym życiu i w naszej głowie poprzez właśnie ten czas tylko dla siebie, zamknięty tu i, tu i teraz w naturze czy w innym pomieszczeniu, które jest dla mnie święte, bo to jest moje. Jestem tam bezpieczna, nic się nie dzieje, nie dzwonią telefony. Mam swój mały kącik, gdzie uczę się tego, żeby pobyć ze sobą, nieśpiesznie, prosto, po prostu, bez jakiegoś udziwniania i skomplikowania. Więc większa świadomość, większe takie kampanie nawet, że medytacja to też jest skupienie na przykład na e, modlitwie, na kontemplacji, albo na spacerze. Na, na spacerze. To może być też medytacja możesz w ruchu. Możesz nawet, oczywiście, możesz nawet tańczyć w, i, i zastanawiać się, być w takim flow, prawda? Zawiesić się w jakimś nieokreślonym miejscu, w jakiejś nieokreślonej przestrzeni, i po prostu być dla siebie. I są też no, różne możliwości, nawet kąpieli w zamkniętym, ciemnym pomieszczeniu, gdzie jesteś taka lewitowana, prawda? Możesz nawet naczynia zmywać, tak naprawdę, gdzie jesteś, myślisz o tym, że masz tą przestrzeń, masz ten czas, zajmujesz się tą czynnością i jakby nic więcej Cię nie interesuje, co się dzieje wokół. Z punktu widzenia neurologa. Chciałabym, żebyś powiedziała, jakie są jaki jest korzystny wpływ medytacji na mózg, na koncentrację, tak żebyśmy dały trochę takich wiesz, twardych faktów na tej prawej półkuli. Mhm. Medytacja ma w ogóle dużo już badań klinicznych, takich potwierdzających jej skuteczność, i ja jako neurolog nie prowadziłam takich badań, natomiast widzę po sobie i takich osobach mi bliskich, które już zaczynały od medytacji takiej dwzyminutowej. Jest to. Tak silny wpływ, oczywiście wiąże się to z tym, że mamy na początku tą biegunkę myśli, bo to nie ma cudownego środka, żeby tak od razu wejść, wyłączamy się, tak jakby zgasło światło, tak? Potrzebujemy tego czasu, ale trzeba po prostu pozwolić im, żeby przyszły, żeby poszły, nie koncentrować się na tym, w którymś momencie. Bo to jest też proces, to się wszystko uspakaja. I wtedy dzieją się cuda, bo jeśli zawierzymy w to, podejdziemy z taką intencją, że to ma mi rzeczywiście pomóc, i jestem przekonana o tym, że ten czas jest dla mnie i to nie jest czas stracony, to dzieją się cuda, bo nie tylko nam rośnie poziom serotoniny, po, poziom w ogóle tryptofanu, pobudza się ciało migdałowate, po, pobudza się cała ta istota z hipokampem, która odpowiada za zmysły, za uczucia, za takie. E, Przekonanie, że jestem tu, gdzie jestem, zawierzenie pobudza się wszystko, co się wiąże z układem przywspółczulnym, czyli tym układem, który odpowiada za regenerację, za odpoczynek, za relaks. Większe jest napięcie w nerwie błędnym, a jak wiesz, przebiega on przez wszystkie struktury naszego ciała, więc to pobudzenie nerwu błędnego, ja jeszcze czasami zaczynam medytację, to jeszcze bardziej go podkręcam poprzez takie stymulowanie jedynej zewnętrznej gałązki, która znajduje się na naszym uchu, czyli jeszcze bardziej, oczywiście woda wcześniej, głębsze oddychanie, nabieranie powietrza, z wydychaniem powietrza głęboko, nie musisz tam stosować jakichś specjalnych kroków, jeśli nie chcesz, po prostu pogłęb i uspokoisz ten oddech swój, to poczujesz już po, no powiedzmy w 7-10 minutach, jak niezwykle się obniża szybko poziom kortyzolu, jak niezwykle szybko odzyskujesz balans w twoich zmysłach, jak zaczynasz lepiej słyszeć, mm. czuć, jak twoje ciało się robi delikatne, czasami przychodzą takie nawet wrażenia jakby stawały włosy dęba, tak jakby dreszcze przechodziły. Zaczynasz wchodzić w ten swój świat, za którym zaczynasz niedługo już tęsknić. I masz wyrzuty sumienia, że dzisiaj poświęciłeś tam za mało czasu, i widzisz siebie jako osobę, która rzeczywiście dba o siebie, dba o ten kontakt sama ze sobą, i widzisz to, że zaczyna się to magia dziać w Twoim życiu też, bo masz, zaczynasz mieć inną energię, zaczynasz wchodzić troszeczkę na tą wyższą, wyższą wibrację, która przyciąga. Kolejną energię dobrą. Jeśli medytujesz oczywiście w naturze, jeśli jesteś w stanie na przykład robić to na, na gołej powierzchni, na trawie, na ziemi, gołą nogą, tak. Jeśli wznosisz ręce, pocierając często wcześniej, żeby ta energia jeszcze bardziej się wydzieliła, wznosisz do góry i z ten, intencją, taką prośbą o wsparcie. Wszechświata, Boga, energii, bo jesteś tu ze sobą i mówisz do swojego umysłu, jestem teraz tu dla siebie. Idź spać. Ciebie nie ma. Jestem ja, moje serce i moje emocje. Nikt do mnie nie przychodzi, nikt tego nie słyszy. Jeszcze sobie mówię: Jestem bezpieczna, jestem spokojna, jestem bezpieczna, jestem spokojna. Im bardziej wchodzę w ten proces, zaczynam jakby. Ja, ja czuję, jak energia po prostu wibruje mi wokół. Jakby ktoś zrobił, zdjęcie, mam wrażenie, żeby było tam cała tęcza hmm. I, i słyszę naj, moje, moje uszy więcej słyszą, moje włosy się unoszą. Ja jestem po takiej energii, jak po najlepszym spa, po takiej medytacji. Hmm. Ja powiem, że jeszcze mam wrażenie, że dostajemy dostęp do... Naszej podświadomości do mnie przychodzą tak. jakieś rzeczy z przeszłości, ale też wglądy różnego rodzaju. Rośnie kreatywność, przychodzą pomysły, tak. takie, które w takim momencie stresu, pędu, gonitwy nigdy w życiu by do nas nie przyszły. Nie pozwalamy im wtedy przejść, hmm. bo działa nam cała tylna część mózgu, czyli podzgórze, ten cały układ zarządzający: uciekaj, walcz, zamroź się. Nie chcesz, nie możesz. Nie macie, tak? I tutaj są takie pierwotne instynkty. Tu ma być zachowany oddech, oddychanie tak? i akcja, i to napięcie. Ucieczka w razie Ucieczka. Czego? Dokładnie. I tutaj działasz na takich pierwotnych zmysłach, tak? I tam nie ma miejsca na kreatywność, na jakieś inspiracje, na jakiś flow. To, to nie od tego. I po to właśnie jest ta cała medytacja i techniki mindfulness, właśnie, żeby się przestawić, żeby wyłączyć Żeby ten się umysłu. wyłączyć żeby pomyśleć na spokojnie, podstawowy. co ja chcę, czego ja potrzebuję, w którym kierunku mogę iść. Zwiększa się też intuicja, jeżeli się medytuje regularnie. Ty też dużo mówisz o intuicji. Czym jest ta intuicja i jak? Czy można nad nią pracować i jak to robić, jeśli tak? Mhm. Tak, intuicja to jest takie nawet trudne do nazwania mm, słowo. A każdy wie o co chodzi, mhm. bo tak naprawdę to jest to takie przeczucie to jest taka właśnie wibracja boska to jest taka pewność, że to jest moje wyższe ja, moje pierwsze zdanie i generalnie wszyscy potrafią jakby z. Zdefiniować chociaż mniej więcej, ale nie wszyscy potrafią ją używać, bo nie każdy jej wierzy i ufa. Myślę, to że to jest ta różnica pomiędzy poczuciem, że intuicja to jest jakieś takie, jakieś takie bla, 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 jakaś taka głupotka, która przeszkadza mojemu umysłowi, umysłowi w podjęciu racjonalnej decyzji. I jest ten drugi nurt myślenia o intuicji, że to jest zlepek wszystkich naszych doświadczeń, doświadczeń naszych przodków. Zaklęty jako wiedza, do której nie mamy dostępu w sposób świadomy, ale nasze ciało jest w stanie ją przetwo przetworzyć w ułamkach sekund. I my nie wiemy dlaczego, my nie wiemy po co, my nie wiemy czasem o co chodzi, ale gdzieś tu głęboko w sobie czujemy, że tak, tu mam iść, to jest moja droga. Więc chyba zapytałam cię o to, dlatego, że jako neurolog pomyślałam sobie, że powiesz właśnie coś, na takie odczarowanie tej intuicji, żebyśmy nie myśleli, że to jest jakaś e, głupia magia, e, którą wiem, lepiej ignorować, jeśli chcemy być logicznie myślącymi ludźmi. Nas nikt nie uczy, e, czym jest intuicja, nie pokazuje nam, jak z niej korzystać. A intuicja jest taka cichutka, schowana. To jest pierwsze słowo wypowiedziane, gdy pomyślisz albo coś czujesz bardzo cicho i, nie mo i musisz. Jakby wyłapać to, musisz być w zgodzie, musisz na tyle głęboko sięgać do siebie, żeby wiedzieć, że to jest właśnie intuicja, bo pierwsze, co zdajemy sobie sprawę, to umysł to działa jako głośny, taka głośna reakcja, jest to jako drugi, trzeci czy czwarty nawet głos, który jest stanowczy, mówi głośno, i to jest, bo, bo umysł działa liniowo, schematycznie, synchronicznie, od punktu A do punktu B do punktu C a intuicja jest jego przeciwieństwem, czyli cichy, delikatny głos, ale pewny, krótki, a nie zdania złożone podrzędnie i nadrzędnie, intuicja jest nienachalna, intuicja jest taką, bym powiedziała, pewnością ciała i umysłu, no, no i głosu swojego wewnątrz, którą nawet nie wiesz, jak określić, bo mówisz: No tak, wiem, bo wiem, bo, bo tak jest po prostu. I ona ci określa właśnie ten kierunek, ona ci pokazuje tą drogę, natomiast umysł jest do tego, żeby właśnie te brakujące elementy w tej drodze, którą wybrała intuicja, wypełnić, mm -hmm. bo ty nie wiesz czasami, jak tą drogę masz przejść. Będziesz czuł, że to jest takie poczucie, że to jest twoja misja, to jest twoja, twoja droga życiowa i, i jakby. Yy, tu się odnajdziesz, ale nie będziesz sobie do końca zdawał sprawy, Boże, ale jak ja mam to zrobić, tak? Nie mam narzędzi, nie wiem, nie wiem czy ja jestem w stanie, oczywiście zaraz syndrom oszusta, za mało wiedzy, za mało kursów, trzeba jeszcze się doszkolić. No jak? Po prostu oddajesz to i robisz dalej swoje. Zauf, zaufać musisz, wiesz, że to jest zgodne z tobą i idziesz dalej. Oczywiście, robisz pierwszy krok i czekasz, tak. że się po prostu informacja o tym gdzie zrobić kolejny pojawi gdzieś po drodze. Tak, tylko wtedy intuicja jest mocniejsza, gdy już masz doświadczenie. tym lepsze im więcej masz doświadczeń w jakiejś na przykład dziedzinie. Im bardziej się szkoliłeś w jakim kierunku, w jakimś kierunku, im bardziej sięgałeś do źródła, tym intuicja będzie bardziej niezawodna. I to już też jest stwierdzone. Oczywiście to też nie zawsze tak musi być, ale generalnie uważa się, że Zawsze możesz intuicję zapytać. Yy, zawsze możesz próbować wczuwać się w to, co ty w tym momencie potrzebujesz. Możesz to sobie napisać nawet, to jeszcze lepiej to, to wygląda dla, i dla ciała, i dla umysłu. I jeśli widzisz taką przestrzeń, że możesz pobyć właśnie, czy w polach akaszy, czy, czy medytując, i wtedy w tym ciszy i skupieniu zadasz to pytanie jeszcze raz. To najczęściej ten głos się pojawi. I on można powiedzieć, że jest nieomylny. I Im, im więcej dajemy mu pola, im częściej idziemy za głosem intuicji, tym ona się staje bardziej obecna, i ten głos tak. staje się silniejszy, prawda? To jest takie, jak dajemy jej przestrzeń, to ona mówi: aha, to słuchasz mnie, no to, no to będzie tak. mniej więcej, to będę głośniejsza, to będę mocniejsza, to będę Ci bardziej tak. pomagać. Dużo bardziej działań wtedy, kiedy. Odwracamy wzrok i idziemy tylko za umysłem. Tak, ale całe życie nie można bagatelizować intuicji, bo wcześniej czy później okaże się, że to, co nam gdzieś jakieś ciało dawało takie, tak, takie sygnały, że zacząłeś z kimś współpracować, ale pierwszy dotyk ręki, który na dzień dobry podałeś, nie był twój, był, był inny, był zimny, to nie była ta energia. I dało ci to taki moment zastanowienia, co jest nie tak, a później po wielu latach przypomnisz sobie to, jak nasza kobieca intuicja może w lot określić czyjś poziom energetyczny poprzez mikroekspresję twarzy. Przecież to jest jaka część sekundy, tak? Często się tak zdarza, że masz wrażenie, że wszystko jest ok w zasadzie z tą osobą. Nic mi nie zrobiła, a jakoś mi nie pasuje. A jakoś mi nie pasuje, tak? Spojrzała na mnie, weszłem. Czasami jest osoby wysoko wrażliwe, to nawet uważam, że mają gorzej w życiu, bo wielokrotnie ktoś się w ogóle nie odezwie, ale patrząc na czyjąś twarz, masz poczucie, że nie jesteś tu dobrze widziany. Albo jest to osoba w ogóle nieobecna w całym procesie i wtedy nie, nie, nie możesz się do tego stosunkować, tak? bo, bo, bo chciałabyś wiedzieć, jak ktoś z tobą rezonuje choćby, tak, jak, mm. to, jak ten proces przebiega, a tu nie, wiesz. Jako neurolog, jak byś zdefiniowała Szczęście. Ojej. Hmm. To jest bardzo ulotne. Szczęście jest ulotne, ale to takie poczucie spełnienia dla mnie. No spełnienia spokoju. Takiego spokoju, takiej ścieżki, w której jestem obecna, jestem tu i teraz, jestem taka pogodzona zrealizowana yy, i czuję się dobrze jako człowiek, jako kobieta, jako żona, jako matka, jako lekarka Takie, taka definicja zlepek, mm -hmm. bym powiedziała, yy, bo tak naprawdę szczęście to też zdrowie, szczęście to też miłość, tak, szczęście to yy, radość poranka. Szczęście to świeżo wywieszone pranie, które pachnie hmm. wiatrem. Szczę, szczęście to dobra herbata wypita. Czyli docenienie poradki. drobnych rzeczy. Tak. Ale pytam cię o to dlatego, że badania mówią, że szczęśliwsi w dłuższym rozrachunku są ci, którzy szczęście utożsamiają z serotoniną. Czyli z tym... Spokojem i takim momentem, że nic nie muszę zdobywać i nigdzie nie muszę iść. Bardziej niż ci, którzy utożsamiają szczęście z dopaminą, czyli z tym hormonem, który się wyrzuca w momencie, kiedy przeżywamy coś ekscytującego. Czyli, że, że właśnie nie te momenty jakichś takich wybuchów szczęścia, tylko to takie spokojne poczucie, że jestem we właściwym miejscu w swoim życiu. Tak bym to określiła. Zgadzasz się z tym? Tak, to jest to. To na pewno, jeśli mówimy o długowieczności, to rzeczywiście tak jest. Tylko jak powiedzieć młodej osobie, która właśnie zaczyna karierę, odnajduje się w tym wszystkim, co ma, lubi huk miasta i, i ten pęd tych wszystkich ludzi i ona powie też, że jest szczęśliwa, tak? Natomiast szczęście inaczej będzie określać właściwie każda osoba, którą spotkamy na ulicy, i to też będzie wynik i wieku, i doświadczeń, i przeżyć, prawda? Więc tak jak widzisz, ja mogłabym jako lekarz powiedzieć: tak naprawdę, masz szczęście, bo masz zdrowie, a nic więcej się nie liczy, prawda? Ani miliony na koncie, ani to, czy jesteś z kimś, czy nie jesteś, czy jesteś człowiekiem spełnionym zawodowo, czy nie. Natomiast im jestem starsza, tym coraz bardziej doceniam takie chwile, gdzie. Mam czas wolny, jestem wolnym człowiekiem, jestem, nie muszę się nigdzie śpieszyć, robię coś prosto, ale po swojemu, nie muszę nikomu nic udowadniać. Mam chwilę, gdzie tak zwany nie robi nic. To nic nie robienie, takie dolcze farnięte, które podziwiam u Włochów. Coraz bardziej ze mną rezonuje. Hmm. I to wcale nie oznacza, że ja im starsza, tym coraz bardziej mniej, znaczy na przykład mniej ambitna, tak? Czy, czy mniej zaangażowana społecznie, wręcz przeciwnie. To docenianie właśnie, że ja tak naprawdę nic nie muszę. Hmm. Ja bardzo chętnie dowiozę, pokażę. Jeśli mnie ktoś z, z tego powodu doceni, to jeszcze bardziej się cieszę, bo ale wciąż nie, jestem góry. nadużywasz siebie, ale nie nadużywam. Hmm. Nie nadużywam. Ja taką też fajną, fajne badania przytoczyłam w mojej książce, że bardzo szczęśliwi są ludzie, którzy mają nadwyżkę czasu w ciągu dnia. Czyli że nie mają. Są w ogóle takie bardzo ciekawe różne badania, które dają nam kropelki do tego naczynia, które potem mamy szansę wypełnić, żeby poczuć tą pełnię szczęścia, że jak masz taką, wiesz, godzinę w zapasie że nigdzie się nie musisz spieszyć, a jak cokolwiek niespodziewanego się zadzieje, to masz margines, masz, tak. masz zapas czasowy, że ci ludzie, którzy tak mają, mogą sobie tak planować, nie na żyletki, tylko ten dzień ma w sobie marginesy, tak. że ci ludzie są po prostu na co dzień szczęśliwsi. Oj, to ciekawe prawda. to, co powiedziałaś właśnie, że lubisz mieć ten, ten czas. Czas. Lubię mieć ten czas i staram się coraz bardziej tak organizować sobie dzień, żeby chociaż trochę tego czasu właśnie było dla mnie na właśnie medytację, na ćwiczenia, ja te ćwiczenia wykonuję, nie chodzi, że to wszystko na raz, ale sobie wybieram albo z qigongu, albo właśnie z tai chi, albo sobie taką zwykłą jogę, albo po prostu medytację, albo spacer, my musimy mieć na to czas. Jeśli ja jestem kobietą w okresie menopauzalnym, tego czasu powinna mieć jeszcze więcej, bo jak odzyskać tą energię, którą tak naprawdę zużywam na co dzień, bo pracuję z pacjentami? Czasami tych pacjentów potrafi być naprawdę bardzo dużo. 90% to są seniorzy, seniorzy, którzy potrzebują energii od kogoś, więc jak ją zdobyć z powrotem? Muszę pamiętać o tym, że nie jestem baterią, która się nie wyczerpuje. Hmm. Muszę wiedzieć o tym, że mam przyjaciół wokół siebie, do których zadzwonię, jeśli się źle czuję, mogę wyjść na świeże powietrze, mogę poddychać sobie, jeśli mam ochotę pojechać nad morze, albo po prostu się położyć i popatrzeć w sufit, hmm. albo w niebo. Albo w niebo. Dokładnie. Albo dobra muzyka, którą kocham. Mówisz sporo też o pozytywnym myśleniu. Ja uważam, że to jest taki wytrych do szczęścia. Mam taką koleżankę, pozdrawiam ją, ona będzie wiedziała, że o niej mówię, która jest tak nieprawdopodobnie pozytywną osobą, mimo że miała różne trudne przeżycia, ale ta, ten, to pozytywne nastawienie do życia sprawia, że nawet najtrudniejszą sytuację ona potrafi tak obsłużyć, jakby nic wielkiego się nie stało. I kiedy się zapytałam, wiesz, mm -hmm. skąd to w tobie? Przecież to, 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 nie chcę tutaj przytaczać szczegółów z jej życia, ale miała w młodym wieku też dużo trudnych przeżyć. Ona będzie mi mówi, wiesz, bo. Mój tata taki był, to jest najbardziej pozytywna osoba na świecie. I to jest to nasze programowanie, które tak. wynosimy z domu. Ja się musiałam tego nauczyć, bo z kolei mój tata był osobą cudowną, wspaniałą, ale bardzo zawsze patrzącą na wszystko, co negatywne, zawsze się skupiającą. Wydawało mi się, że jak się będzie skupiał na tym, co negatywne, to będzie mu łatwiej tego uniknąć. Ale ostatnio się śmiałam, że odkąd 40 lat skończył, to codziennie rano powtarzał, coś się źle czuję, chyba się kończę. Tak. I śmieję się, że wiesz, że to nie jest takie łatwe, jak wyjdzie się z takim programem z domu, jak przestawić sobie tą zwrotnicę, jak się nauczyć tego, żeby, wiesz, nie zaklinając rzeczywistości, nie oszukując, no bo czasami, jak się oszukujemy, to to nie działa, ale jak możemy się nauczyć tego, żeby po prostu widzieć tą szklankę, to połowy pełną. Oj, to też jest trudna nauka, no bo tak naprawdę charakteru nie oszukasz. Mówi się o tym, że może ci on stępieć troszkę, im jesteś starszy, coraz mniej rzeczy cię denerwuje, na coraz mniej rzeczy zwracasz uwagę, ale może być zupełnie odwrotnie. Mhm. Te rzeczy, które kiedyś nie denerwowały ciebie, im będziesz starszy, tym bardziej będą cię jeszcze nakręcać, dlatego tak czasami yy, patrzysz się na tego człowieka, z którym żyjesz 40 lat, i myślisz sobie, hej, no to, to ja cię nie poznaję, tak? To nie tak miało być. Mieliśmy sobie żyć spokojnie. I ja też niestety pochodzę z domu, gdzie było yy, no, spokojnie, to była siel sielska wieś, taka anielska, ale. Yy, o kłopotach się bardzo dużo rozmawiało. Natomiast kobiety miały swoje sposoby, jak y, przejść obok tego w sposób jak najmniej konfliktowy i tak strategicznie. Więc y, właśnie były zioła, były zioła. Ja od najmłodszych lat wiem, co to jest makówka. Więc kiedyś mak można było sadzić, piło się na pary z, z makówki. Ja to babci mówię, babciu, ale ksiądz mówił, że nie wolno, ale to jest święcona. Więc, <laughs> y, więc y, makówki były zioła, były, było, spacerowało się dużo, nie było samochodu. Ale co chcesz I powiedzieć, to było, że ten mak jest potrzebny na pozytywne myślenie? <laughs> mi bardzo pomagał. Ja wtedy lepiej spałam, bo ja akurat byłam dzieckiem bardzo niedobrym, w sensie y, takim y, y, nieśpiącym. Więc od najmłodszych lat, idąc, tak. Sport, wykrzyczenie, wypracowanie. Ciało to lubi. Więc to, co lubi ciało, wybierz sobie, mm -hmm. choćby to było mm -hmm. najprostsze. Może być to opukiwanie, to co pokazuje, może być to skakanie, może być to pajacyk, cokolwiek. Wytręś to, co ci siedzi. Poczujesz. Po kilku minutach już. Wytrząsanie Wytrząsanie, wciąż, oczywiście. Przecież Zwierzęta to jest coś tak pięknego, robią. oczywiście. Zwierzęta często przychodzą wiele, wiele setek kilometrów do źródeł, które leczą, podchodzą do drzew w Ameryce Południowej, wypijają, liżą językiem kawałki kory, bo tam jest właśnie roślina, która ich leczy. To, to, to jest intuicja, to jest ta właśnie podświadomość, prawda? Dwa. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, Aniu, ale możemy zmienić stosunek do tego, tak? I od tego jest Twoja książka, rozmowy, spotkania z ludźmi, którzy mają podcasty, ten, podcasty którzy mają tego świadomość, bo przeżyli te rzeczy i chcą nieść nowinę, że skoro ja dałam radę, Ty też dasz, tak? To, to nie wszystko to, co obserwujemy na reklamach telewizyjnych i, i, i tych wokół, na, w gazetach, magazynach szczęśliwych ludzi. Liczy się człowiek, a ten człowiek ma swoje, swój background, tak? ma swoje życie. W jaki sposób sobie z tym poradził, z tym napięciem, który się często pojawia przy pracy w mediach, przy pracy z ludźmi, tak jak ja, z pacjentami, tak? To wszystko sprawia, że im bardziej będziesz świadomy. I zaczniesz szukać, trafisz na ścieżkę, która tobie najbardziej będzie odpowiadać. Czy będzie to yoga, czy będzie to pilates, czy będzie to medytacja, czy modlitwa, czy kościół, czy spacer, czy bieganie. To wszystko tylko zależy od tego, w jaki sposób będziesz chciał przepracować tą swoją energię. A przepracowanie jej będzie cię zbliżać do tej połowy szklanki pozytywnej, bo ym, samo to, że zaczniesz też ten proces, te maleńkie kroczki. To już twój umysł pracuje w tym kierunku, że aha, ona coś kombinuje, tak? Najpierw będzie opór, nie? Bo tak. to jest tak, że nasza podświadomość najpierw stawia opór, ale potem jak widzi, że my jesteśmy tak. zawzięci w tym, tak. mówi no dobra, pomogę ci. Dokładnie. I wtedy <laughs> proszę zawsze, żeby nie poddawać się przy pierwszych zakrętach, tak? Żeby właśnie myśleć sobie tak: um, okej, okay, umysł mówi to. Kurczę, on tego nic nie rozumie. I dałem jeden przykład, drugi, trzeci, potknęła się, wstała, znowu położyła. No to dam jej w końcu taki, y, taki dramat, żeby tam się po tym nie podniosła. I rzeczywiście tak działa nasz umysł, że po prostu przy, przygotowuje nam tych pachołków naprawdę wiele. Ale czasami, y, jeśli widzimy, że jednak no mamy tą radość, że jednak się podnosimy, bo ktoś nam rękę podał, bo się podnieśliśmy, bo mamy siłę. To stajemy jednak za każdym pachołkiem silniejsi i jeszcze silniejsi, i jeszcze mamy więcej energii, i jeszcze więcej siły, i w którymś momencie on puszcza i on mówi: Okej, okay, dobra, ty jesteś panem, więc kto jest silniejszy, ty czy, czy mój umysł? Tak? No właśnie, neuroplastyczność. Kiedyś się uważało, że to, jak nasz umysł się kształtuje w momencie dorastania, koniec, mamy taki umysł, jaki mamy, potem ewentualnie może się zdegradować na starość. Teraz mówi się o czymś zupełnie innym. Mówi się o tym, że nasz umysł przez całe życie może ewoluować, zmieniać się, że możemy tworzyć te nowe połączenia neuronalne cały czas. W związku z czym, nieważne co nam zostało zaprogramowane, wszystko możemy odprogramować, jeśli tylko mamy wystarczająco dużo determinacji, prawda? Tak. Tak, to jest prawda. To rzeczywiście nauka, która przyszła do nas nie tak dawno, bo ja się tego nie uczyłam ani na studiach, ani podczas specjalizacji. Więc wszyscy patrzymy na to z bardzo dużym takim, z taką atencją, ponieważ to jest coś, co zupełnie przewróci rolę neurologów w całym lecznictwie, w całym, całym procesie prowadzenia pacjentów. Bo dajmy im nadzieję. Bo tutaj z badań wynika, że tak naprawdę nie ma limitu, że całe życie możemy się uczyć, całe życie możemy się rozwijać i nasz mózg będzie to nadal chłonął jak gąbka. Musimy tylko zadbać o to, żeby miał potencjał do tego. Mhm. Czyli jak ważna jest, tak jak mówię, sen, odżywianie, oddychanie, to wszystko, żeby miało po prostu to było uświadomione. Więc jeśli będzie miał pożywienie. Wiadomo, kwasy, omega, 3, 6, to wszystko jest, to wszyscy wiemy już, ale gdy tylko stworzymy mu warunki do tego, żeby funkcjonował prawidłowo, jesteśmy w stanie przekraczać góry. I nasze telomery, które powiedzmy są zaprogramowane na jakiś czas naszego życia, to jest wciąż tak naprawdę tylko wiedza dotychczasowa. Tak naprawdę nie wiemy, czy my możemy. Czy jednak nie możemy oszukać tej natury? Mhm. To 20% to są geny, 80 styl życia. Więc wciąż ile mamy sobie do zaoferowania? Mhm. Jak często zapominamy o tym, a powinniśmy się obudzić tak naprawdę. I każdy moment jest dobry. Nigdy nie ma złego momentu. I powiedzieć sobie, ok, teraz zaczynam zmieniać, tak? Zaczynam działać. Bach, pisze. Dziś to, choćby, to, to, to. Choćby drobnymi zmianami. Jasne. Nigdy nie zawojujemy świata od razu, ale już uświadomienie sobie tego, że mamy potencjał, nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma sufitu. Wszyscy mogą. I wszyscy mają te same możliwości, tak naprawdę. Jeśli startujemy oczywiście z, po, z podobnego poziomu, tak? Mm -hmm. Więc dlaczego nie? To jeszcze rzucę temat epigenetyki. Mm -hmm. To są w ogóle dziedziny takie nauki, które się rozwijają, które dają coraz więcej. Optymizmu, no bo neuroplastyczność mówi nam, że sky is the limit, można się rozwijać, pracować nad swoim umysłem, zmieniać się do ostatniego dnia swojego życia. A epigenetyka z kolei mówi nam o tym, że nie jesteśmy niewolnikami naszych genów. Kiedyś się uważało, że geny, czy pod kątem zdrowia, czy pod każdym innym, nas nieprawdopodobnie determinują, a teraz coraz głośniej mówi się o tym, że to jest. Niewielka część naszego losu, że dużo więcej sobie dopisujemy swoim stylem życia, swoimi warunkami, swoim, swoimi nawykami i przede wszystkim, to już mówiłaś o tym, tymi hormonami stresu, kortyzolem. E, powiedz o tym jeszcze, bo to jest też coś, co oddaje nam władzę w nasze ręce i ta, ale też odpowiedzialność. Tak, oczywiście. Oczywiście epigenetyka też jest takim pewnym nowym, no przynajmniej dla mnie, dla neurologa, bo też się o tym nie uczyłam, dopiero teraz na, rozwijając się, doczytuję na ten temat i rzeczywiście jest tak, że mamy nasze geny trochę w garści, bo oczywiście wiele rzeczy dziedziczymy, są oczywiście różne mutacje, mamy różne dziedziczenia, to są dominujące, recesywne i tak dalej, to już nauka, ale możemy bardzo dużo zmienić właśnie stylem życia w tym, jaka jest jakość naszego życia. I nawet jeśli dziedziczymy jakąś część, jakąś, jakieś nosicielstwo, czy jakieś po prostu pewne elementy, predyspozycje, predyspozycje dokładnie, predyspozycje. To, to tak naprawdę możemy wciąż mieć bardzo dobry komfort życia i kontrolę nad tym życiem, także możemy bezpiecznie planować i bezpiecznie żyć, wiedząc o tym, że na przykład rzeczywiście metylacja pewnych genów, gdy jesteśmy w jakimś określonym środowisku, może nas skłaniać do pewnych rzeczy, do, do, do jakichś chorób, bo środowisko, bo powietrze i tak dalej. Ale jeśli nawet przeprowadzimy, znaczy jeśli się przeprowadzimy w inne miejsce, zmienimy styl życia, zmienimy podejście czy pracę, czy otoczenie, to jesteśmy w stanie odwrócić to wszystko. I to się o tym bardzo już otwarcie mówi, tak? Więc Mamy życie w naszych rękach. Bardzo często myślimy tylko krótkoterminowo, myślimy o tym, że jest mój czas, jest kariera, jest zarabianie pieniędzy, i jak się dorobię, jak się ustawię, jak będę mieć rodzinę, i tak dalej, i wszystkie te odhaczamy listy to do, to wtedy na spokojnie siądę, przeanalizuję, co muszę dalej, i zaczynam żyć. Tylko wtedy niestety już może być trochę na to za późno. Oczywiście może być życie, i, i, i wszyscy się cieszymy z tego życia, ale pomyślmy sobie, jaka jakość tego życia, co ja po drodze zgubiłem, co się nie wróci. Nigdy nie wrócimy do tych momentów, które są dla nas ważne, a które spędziliśmy w pracy. Nie możemy mm, zaplanować tak naprawdę wszystkiego, oczywiście, co, co chcielibyśmy w naszej karierze i życiu, ale wciąż jesteśmy my panami tego życia i. Yy, yy, jeśli chcesz żyć długo, szczęśliwie, tak jak mówisz, i żeby to była jakoś dobra, i żeby ludziom się dobrze z Tobą żyło, to pomyśl o tym wcześniej. Tak? Nie, nie myśl o tym, że kariera to jest wyznacznik twojego statusu życia i, i wszystkiego, o czym człowiek normalnie marzy, tylko pomyśl o tym po prostu, że trzeba jeszcze żyć, że trzeba być, żeby poczuć, tak? I nie poświęcaj tego, co najważniejsze, czyli zdrowia. I spokoju, i czasu tak. swojego dla pieniędzy i kariery. Bo tak. ja zawsze mówię, że pracuję po to, żeby móc fajnie żyć, żeby mieć spokój. Więc jeżeli ja swój spokój poświęcam, robiąc jakąś, wykonując jakąś pracę, to to jest bez sensu. I nie wiem dlaczego czasami ludzie nie myślą o tym w ten sposób, nie rozumieją tej zależności. To jest bardzo dziwne. Co oni zaczynają myśleć wtedy, gdy. Rzeczywiście się dopiero coś zdarzy, albo u nich, albo w bliskiej znajomości, albo w rodzinie. I wtedy myślą, o Boże, Boże, dobrze, że mnie to nie dotknęło, to może ja polecę, zrobię sobie jakieś badania, albo odwiedzę jakichś dwóch specjalistów, tak się uspokoi na doraźnie. I koniec. I koniec. I ta lekcja jest na krótko, gdy te wyniki wychodzą w miarę dobrze. Tak? I ja też nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego. Bagatelizujemy tak wiele sygnałów z naszego ciała, aż dochodzi rzeczywiście do tragedii, i wtedy ta medycyna akademicka jest potrzebna, bo ona jest potrzebna do tego, żeby pomóc na szybko ratować życie, operować. Jeździłam w karetce, więc wiadomo, no tutaj nie ma czasu na taką holistykę, prawda? Tylko trzeba ratować. Więc mm, mi to pomogło i tak tłumaczę też zrozumieć cały ten mechanizm, że widzę koleje losu człowieka, widzę go na ulicy. Widzę go potem w poradni, w gabinecie, w zaciszu czterech ścian, a potem go widzę w szpitalu, bo na przykład nie zastosował się i widzę, w jakim ciężkim hmm. stanie jest. Hmm. I teraz rodzina pyta: No, ale to nie widziała pani? Nie mogła pani jakoś zareagować? Nie mogła pani w jakiś sposób poinformować rodzinę, że może coś się zaczyna, czego ten człowiek na przykład nie rozumiał, nie wiedział? I teraz, do którego momentu ta odpowiedzialność jest moja, a do którego Wasza, tak? Ludzi. Każdej z osobna, jednostki. Jeśli masz pod opieką tego jednego człowieka i będziesz go miał do końca swojego życia, kim jesteś ty, to kto jest w twoim życiu bardziej ważny? Czy ja znam matki, kwoki, ja sama kocham dzieci, tak dalej, ale to wciąż jest to dziecko moje, które ja za chwilę oddam światu. Więc im dłużej ja będę w harmonii ze sobą żyła, w Równowadze, i tak dalej, tym ono więcej będzie korzystać później z, moje, z, moje, z tego, że, że to mamy ma. Więc kiedy ta odpowiedzialność się kończy, kiedy jesteśmy w stanie na tyle wejść introspektywnie w swoje życie, żeby wyłapać właśnie ten moment zmiana. Ostatnie pytanie jakbyś śmiała dać takie, wiesz, małe nawyki do wdrożenia na tu i Bo jak dajemy komuś duże zadanie, wiesz, zmienić swoje życie, to to bywa za trudne. A jak jest za trudne, to ten próg wejścia jest zbyt wysoki. Drobne nawyki, które poprawią well-being naszych widzów, słuchaczy od teraz, od jutra. Ja powiem na sobie. Wstaję rano, pół do siódmej, siódme, czasami mi się uda wcześniej. I to jest dobra godzina. Pijesz szklankę ciepłej, przygotowanej wody. Następnie robię proste ćwiczenia, wychodzę na taras i robię proste ćwiczenia opukiwania ciała. Pobudzam swoją energię. Generalnie staram się też z rana medytować 5 minut, 10 minut. Jeśli nie uda mi się, to wieczorem, ale z rana rozruch. Stosuję olejki eteryczne, wtedy puszczam do dyfuzora moje własne, ale mam już taką energię poranną z pomarańczy, z limonki, z tego, co mnie orzeźwia. Robię szybki prysznic, ale wcześniej jeszcze szczotkuję ciało, więc bardzo to szybko organizm mój pobudza. Pukam buzię, szczotkuję język, włosy i tak i próbuję zjeść jakieś drobne śniadanie. Jeśli mi się nie uda w domu, to jem po przyjeździe do pracy. Biorę kawę sobie swoją gotową, którą mam taką zdrową, że tak powiem, nie obniżającą mi, a nie podwyższającą ciśnienia, i mam coś drobnego do pracy, bo ja mam długi, długi czas, żeby dojechać, więc muszę zjeść rano śniadanie. Bezpiecznie jest, jak się zje w domu, ale też nie zawsze się wyrabia, więc tu grzeszę. Następnie, co bym poprosiła wszystkich, to koniecznie zaprogramowane przerwy na obiad. Ten posiłek musi być zjedzony trzy razy, to co najmniej, tak? Więc ja uwielbiam dużo białka, dużo dobrych tłuszczy, zwłaszcza w okresie menopauzy jest to niezwykle ważne. Ograniczam, do ile się da węglowodany, tak? Jeśli masz ochotę na małe co nieco, to nie, chociaż to będzie zdrowe. Po południu kawy nie piję, piję już później tylko zieloną herbatę, ale też do godziny 18, żeby lepiej spać. Staram się ten... To półtorej godziny przed snem już wyciszać organizm. Nie korzystam z social mediów, czytam książkę, robię swoją medytację, robię drobne prace domowe, staram się pobić na świeżym powietrzu, idę na spacer i tak naprawdę staram się o godzinie 22 iść spać. I uważam, że ten sen jest od 22 dla mnie i dla większości osób najbardziej korzystny, bo wtedy jest pik wydzielania melatoniny, wtedy zmniejsza się poziom kortyzolu, nie Gromadzimy wody w ciele, mamy bardzo fajnie działający, zrelaksowany umysł, i nawet jeśli wstaniemy troszkę wcześniej, ale ja jestem śpiochem, na przykład o szóstej czy jeszcze wcześniej, zgarniemy tych kilka pierwszych promieni Słońca i zrobimy takie pierwsze powitanie z rozciąganiem, to jesteśmy bogami życia. Bogami życia! Oj, to ładne. Ja chyba dzisiaj też skorzystam z tej dwudziestej Dziękuję Ci bardzo. Ja również. To była cudna rozmowa. Dziękuję. Dziękuję z całego serca. Moi drodzy była doktor Monika Czerska. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście z nami w tym odcinku i zapraszam oczywiście na kolejny.